Ale G-klasa to jest trochę też inny temat, bo z G-klasą można narzekać na G-klasę, bo to jest samochód, który wymyślony został do czego innego niż teraz służy. Bo teraz to służy do szpanu i do tego, żeby wiesz, jakby się pozycjonować. Słuchaj, ja tego nienawidzę akurat. A przecież to jest tak nie aerodynamiczny samochód. Tak, ale on twierdził, bo on nie kupił go do szpanu, tylko on mnie kumpel. Tak, bo mój kumpel. Tak, bo mój kumpel mieszka w górach. I on chciał. Przez tyle zajebistych terenowych samochodów, no, fajnie są G-klasami. No dlatego nie kupił w końcu tej G-klasy, dostał na testy i powiedział, że. No i dobrze zrobił. Że nie jest zadowolony, bo to kosztuje potworne pieniądze. Mówi, że. Czekaj, cytując go, że na każdym rogu miał wrażenie, że się zaraz wywróci. A, że chubotało go. Tak. A to też może zależy, bo ja na przykład jeździłem swego czasu Jeepem Wranglerem. No. No i powiem ci, że Jeep Wrangler to też jest kurwa. Historia dosyć, no taka, że jako samochód w teren, jako drugi, bo to jest tak, że te koncerny, które mają terenowe samochody i które zasłynęły z terenowych samochodów, czyli patrz, Wrangler, Jeep czy Land Rover, to te samochody zaczęły być tak naprawdę w obiegu takim ekskluzyw, dlatego bo jakoś zaczęły pasować do tych salonowych klimatów, nie? I oni zaczęli te samochody usuwiać. Strasznie tego nienawidzę. I to jest niestety problem z terenowymi samochodami dziś, bo tak naprawdę takich, wiesz, terenowych, no to Defender, ale też ten nowy model już Defendera jest już, znowu jest totalnie usuwiony. Ale słyszałem, że i tak niby to jest... Słuchaj, ale bo ja ci powiem tak, ja bym chciał, żeby terenowe auto było ekskluzywne, bo ja lubię rzeczy ekskluzywne, to znaczy może inaczej, wygodne. Ja lubię stary, słuchaj, ja pamiętam, ja jeździłem Range Roverem kiedyś i jak go odbierałem, to był nowy Defender. Tak ja zobaczyłem plastik w tym Defenderze, to ja mówię tak, kurna, no jaką fabrykę plastiku w Rumunii oni kupili, żeby takie coś włożyć? Słuchaj, niech to będzie rough, niech to będzie surowe takie, ale porządne, ten plastik po prostu był badziewny. I to mi się nie podoba, ja nie oczekuję, że tam mają być jakieś, wiesz co, złote literki czy coś. Niech to będzie surowe, ale porządne. Porządny mi się wydaje, fajny metal, dobry plastik, takie dodatki odpowiednie. I teraz ten nowy Defender właśnie ma już taką... Jakbyś wsiadł do tego nowego Defendera, no to... Słyszałem o nim, widziałem. Wiesz, on jest taki już, czuć, że to jest ekskluzyw, tak? Tylko, że nadal, wiesz, możesz z tego samochodu zrobić w ogóle, wiesz, jakby... Prawdziwą terenówę. No tak. No właśnie. Tylko, że właśnie, wiesz, to jest tak, że niektórzy ludzie... I to ja miałem taką rozmowę właśnie ze sprzedawcą w Land Roverze i mówi do mnie... Widać, że to taki trochę konserwatysta, jeżeli chodzi o kwestie samochodów terenowych, wiesz, taki mocno spięty i poślad. I facet do mnie mówi, że wie pan, denerwują mnie ci ludzie, którzy oczekują od terenowego samochodu tego, że będzie limuzyną. Musi pan wiedzieć, że jeżeli pan kupuje terenowy samochód, to na autostradzie nie będzie się zachowywał tak, jak, nie wiem, SUV. Jak na przykład z naszej gamy model na przykład Range Rover Evoque. Nie, jak on się nazywa? Velar. No bo on jest rozciągnięty, długi i tak dalej. Więc niech pan, jeżeli pan oczekuje tego, to niech pan nie kupuje tego samochodu. Więc wiesz, to jest trochę tak, że jako drugi samochód to fajnie mieć takiego Land Rovera, którym wiesz, bierzesz rodzinę, wbijasz się w niego i wiesz o tym, że wszędzie nim wjedziesz. Ale z drugiej strony, tak do codziennej jazdy, albo na przykład, nie wiem, jak masz, tak jak teraz, przyjeżdżasz do Warszawy, tak? Musisz jechać do Warszawy, tam załatwić sprawy i tak dalej, jakieś nagrać rozmowę, jedną, drugą. No to wiesz, no to fajnie się rozsiąść w tym fotelu i po prostu zrobić tą trasę, nie? A niestety, jak ja jeździłem Jeepem, no to stary, no to wiesz, to 180 jedziesz i jest tak kurwa głośno w tym samochodzie, że nie jesteś w stanie słyszeć swojej myśli. W ogóle, a jak niech coś się wyskoczy, to się zabijesz zaraz. No to jest inna sprawa. Natomiast na przykład też jestem ciekaw, na jakich oponach jeździł ten facet, który testował tą G-klasę, bo bardzo ma duże znaczenie, jakie opony. Na przykład ja jeździłem na dwóch rodzajach opon we Wranglerze, no to stary, to wiesz, jakby opony takie cywilizowane do takiej jazdy po ulicach, no to w miarę się okej tym jeździło.
Ale jak już założyli mi typowe terenowe opony, no to stary, to w ogóle wiesz, to tam, to też miałem wrażenie, że w ogóle jestem, tak nadsterowny był ten samochód, że w ogóle wiesz, jakby nie wiedziałem, co mam robić z tą kierownicą, że bałem się, że wiesz, lekko ruszę i mi od razu wyrzuci w rów, więc myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu niestety, no terenowy samochód to jest samochód terenowy i nic z tym nie zrobisz. Tak, tylko, że teraz jest taki problem. Że samochody takie jak G-klasę, słuchaj, przepraszam cię bardzo, ja mam z tyłu, miałem napój dla ciebie i nie zdążyłem go wyciągnąć. Spoko, myślałem, że, przepraszam cię bardzo, mam dla ciebie napój, znaczy miałem dla ciebie napój, ale go wypiłem. Nie, to jest akurat napój po moim poprzednim gościu, wrzucam go, o, ale mam Red Bulla, jakbyś chciał. Nie, spoko, ja tutaj kolka jest. Okej, bo jakiś ktoś mi zarzucił, że sam pije, a nikomu nie daje napoi, nieprawda, wcale tak nie jest. Natomiast co chciałem powiedzieć, sprzedają G-klasy w wersji bulwarowej na dwudziestkach z rurami jakimiś na dole, co to do cholery jasnej ma być, to jest właśnie dla mnie gadka, że co to ma w ogóle być i gdzie ty chcesz tym jeździć w trasy, to nie jest samochód w trasy. Ten mój kolega, on jest osobą taką trzeźwo stąpającą po ziemi i moim zdaniem on dokładnie wiedział, do czego to jest auto, bo on mieszka w górach i on chciał po prostu jeździć gdzieś tam w góry i tak dalej. Mówił, że go nie zachwyciło to auto, a on szukał terenówki. I on wie, co to jest terenówka, SUV, a co to jest limuzyna, no nie? No tak. Natomiast to jest dla mnie straszna rzecz. Ja miałem tego Range'a, który stary, to nie jest taki SUV, to jest naprawdę całkiem nie... Ja miałem Sporta. Okej, okay. To jest świetny, ale którą wersję miałeś? No nie wiem, teraz to już było 5 lat temu, ja go miałem, a wtedy jeszcze on miał... Ja go kupiłem nowego, ale nie jeździłem nim ponad 5 lat. Nie wiem, czy nie 6, czy 7, już nie pamiętam. Moja mama miała taki samochód, wiesz, ten samochód, kurwa, powiem ci szczerze, to był tak piękny samochód. Z 2010 roku on był, teraz sobie przypominam. Okej, okay. Ale on był ten... Bo teraz jest ta buda taka nowa, co ona jest taka... Nie, trochę... to on już nie był taki super najnowszy. Czyli ten... Jeszcze taki trochę starszy, no. No, to wiem. Ale bardzo ładny i przede wszystkim... Taki królewski ten samochód. I przede wszystkim on zapieprzał, słuchaj, po terenie bardzo dobrze, tylko ja po pierwszym roku wziąłem i zmieniłem zmieniłem opony z dwudziestek, rzeczy nie do pojęcia, na osiemnastki. No kurna, co to ma być w ogóle w terenowce 20? No tak, jakieś tak. Wjechałem do lasu i przebiłem dwie opony naraz. Na jednym korzeniu. Przejechałem i dwie tam, wyciągali mnie z lasu lawetą czy czymś tam, no nie? Ja mówię, co to w ogóle za jakieś porządki? I to jest bez sensu, bo to była dalej terenówka. On miał wszystkie bajery do zjeżdżania z górki. Oczywiście, ja podjeżdżałem pod górę, to nie był jakiś tam, nie wiem... samochodzik taki, co jest trochę wyższy i tyle, no. A jeśli chodzi o limuzyny, no to właśnie ja doszedłem do takiego wniosku. Ja bardzo dużo jeżdżę. I jednak żaden ten terenowy SUV... 195 tysięcy przebiegu, no. Tak. I to tylko ja to zrobiłem. Ja jeżdżę sporo i jednak limuzyna jest najlepsza do tego. No oczywiście. Jest to wygodnie. Płyniesz, niski samochód, płyniesz po tych autostradach, rozumiesz, jakby tak. Nie czujesz żadnego oporu, tak? No bo w momencie, kiedy jedziesz terenową po autostradzie, oczywiście no musisz iść na jakiś kompromis i czujesz ten opór, tak? No bo to jest chociażby ten opór powietrza. No tak, no to w ogóle zupełnie inaczej nie działa. Nie przeskoczysz tego, no. A tutaj siadasz, rozsiadasz się, rozumiesz. Tak. Jest to nowoczesne, różne fajne układy, możesz tu, wiesz co, zadzwonić, posłuchać muzyki, dojechać, gdzieś jest nawet tamten konsjerszy. Jedyna wada jest taka, że na przykład przy siódemie, no to na przykład to, że ja też uwielbiam BMW i ja na przykład poszedłem w X5. Zastanawiałem się, znaczy myślałem o tym X7, ale pomyślałem, że to chyba trochę jeszcze za duży to jest samochód, taka już locha totalna. Bo X7 jeszcze większy jest niż X5, tak? Tak. No to jest taka siódema, tylko że wiesz, jakby... SUV. Aha. X7. Ale wiesz, jak... Wiesz co, taki nie, no bo z drugiej strony wiesz, jak, bo często jest tak, że ktoś chce mieć siódemę, tak, czyli limo,
jakby w najwyższy level, jeżeli chodzi o kwestie detali i tak dalej, technologii, bla, bla. No ale jednak potrzebuje tego bagażnika. A tu wiesz, jaki bagażnik jest? Wiem, duży? No ale wiesz, jakby tam masz ten sam, tylko że... jeszcze większy, no i do góry. Do góry, więc to... Okej. Okay. Więc to wiesz, jakby ja to rozumiem, tak? Oczywiście, no ten rynek się niestety, no wiesz, jak stary Lamborghini wypuszcza SUV-a, no wiesz... No, no tak, no. Porsche Cayenne był pierwszy, wiesz, tak, bolało ich, tak? W sensie bolało tych fanatyków Porsche, że w ogóle, wiesz, jakby jak to jest możliwe, żeby marka produkująca sportowe samochody nagle wyskakiwała z SUV-em, wiesz. Jakby... No bo jak jest szmal do wzięcia, to no, szkoda go nie wziąć. No tak. Ale... Czy tam przykład widziałeś Bentleya SUV-a? Chyba widziałem. Rolls-a widziałem na pewno. Rolls-a też, to wiesz, że stary, to jakby... Zobacz, co się wydarzyło, no. Nie jestem aż tak na rynku motoryzacji obeznany, natomiast widziałem jakieś chyba projekty, albo nawet jest samochód, Ferrari SUV. Ja ci powiem tak, jak bym chciał mieć sportowe auto, to chciałbym mieć Porsche. Tak. Jak chciałbym mieć terenówkę, to jest dużo różnych rzeczy, które bym chciał mieć. Land Cruiser też podobno jest świetną. O, ja miałem Land Cruisera, bardzo tak starego, był bardzo dobry. No. To była prawdziwa terenowa, taka, no, tak. Za nami Patrol jedzie, też klasyk. O tak, tak. Jeśli chodzi o terenówkę, to musiałbym zrobić duży research, a jeśli chodzi o limuzynę, no ja jestem zadowolony z BMW-ki. Nie jeździłem dłużej, jeździłem krótko, ale tak S-ką? Przez weekend S-ką. Ja bardziej nie. Bujało tą S-kę. Chociaż w środku S-ka mi się ta nowa, oglądałem, bardzo podobała. Nie, no, bardzo no słuchaj, no wiesz, to robi wrażenie, nawet gdyby to było trochę czasami kiczowate, bo Mercedes jakby ma taki, że ten ekskluzyw czasami już jest zbyt ekskluzywny. BMW to mam wrażenie, że ona jest właśnie tak zbilansowana, że ten ekskluzyw czuć, ale nie ma, wiesz, jakby nie ma przegięcia, tak? No to te, ja nie rozumiem tej całej koncepcji Mercedesa, rozumiesz, na ten wielki, długi iPad. A ja akurat to lubię. Ja ale on teraz nie ma długiego, on ma teraz taki. A, tak, no to taki to okej, okay, tak? No. A to w ogóle się wzięło w ogóle z Tesli. No tak, wiadomo, nie? Ale to jest zajebiste. No tak, to jest okej. Okay. Ja lubię duży ekran. Długi taki, wiesz, nie, ja jeździłem tą, jak się nazywał, GLC. Aha. I zmieniliśmy, bo uznaliśmy, że urodził się w ogóle nam syn, więc wsadzamy do bagażnika wózek. Czaję. Już nie mamy miejsca w ogóle, bo ten bagażnik był tak obszerny w tej kielce. Natomiast ten wystający, taki przyczepiony, rozumiesz, iPad tutaj na środku, tak, na środku deski rozdzielczej, no to było coś dla mnie absurdalnego. W sensie ja nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Który tutaj... nie był dotykowy chyba nawet, znaczy, co? Ten chyba już był, bo ja miałem tą po liftingu wersję, aha, czyli tą jakby z technologią lepszą, tak, w sensie tą, ten, bo kiedyś jeszcze moja mama, skoro jeździła Gielce, to stary, to tam był ten TomTom. Rozumiesz, jakby w samochodzie klasy premium, tak, rzekomo, masz nawigację z takimi ramkami, rozumiesz, na środku, gdzie ten ekranik jest w ogóle jakiś absurdalnie mały i masz TomToma. Kumasz? No wiesz, no Mercedes i TomTom, wiesz, jakby no jak chcesz TomToma, to kup urządzonko i no tak, tak. Rozumiesz, no to... I oni się jeszcze coś zrobią, to mnie najbardziej śmieszy, jak się upierają te firmy, że to, co w tym momencie, to jest najlepsze, to jest w ogóle tak. A za 2 lata zmienią o 180 stopni i będą pieprzyli. Tak. Dokładnie. I ja pamiętam, że ja byłem w Mercedesie i oglądałem to i on mi tłumaczył, że dotykowe ekrany są bez sensu. A ja mówię, ale co jest w nich bez sensu? On, no bo to pan nie będzie dotykał jak jeździ. Ja mówię, a wie pan, że ja bardzo często korzystam z dotykowego jak nie jadę, tylko sobie ruszam, no i tak. Jeszcze bach sobie trasę zaplanuję i pooglądam. I w ogóle mówię, to jest super, co pan mi gada w ogóle, że to jest nie super, no, nie? Tak, tak. A ja go też mogę obsługiwać jak chcę. No, to jest bez sensu, Mercedes w to przez długo nie będzie na pewno wchodził. No, nie, rok minął czy coś już mieć dotykowe. Wiadomo. I co, to jest takie, wiesz, eplowskie tłumaczenia, dlaczego mamy, kurna, ładowarkę gównianą, a nie taką jak wszyscy porządku. Dokładnie, no. USB-C, tylko tak. Lightning musi być. Oczywiście, no bo to jest kwestia podzespołów i tego, że po prostu no, oni na tym zarabiają. Kurwa, tak. Miliardy. Dokładnie, na tym właśnie, że kurwa, po pierwsze za patent, no bo inne firmy też chcą mieć Lightning, bo tak. Chcą sprzedawać są... $3 chyba się za to płaci. No to wiesz, no to...
To nie są już żarty. Natomiast miałem też styczność, już tak gadamy o samochodach, to miałem też styczność z Lexusem. Aha. GSF chyba to się nazywał. Chyba tak. On był sportowy, taki naprawdę sportowy. Z takim, taki wiesz, mały. Nie, on coś jak piątka. Aha. Taki odpowiednik M5. A jest ten taki mały jeszcze, dwusiedzeniowy chyba. A to tak, to nie wiem. Tym też jeździłem, to ci zaraz o nim powiem. Ten LC500 chyba. Może. Bo to jest jedyny, jaki mi się podoba z wyglądu. Tak, ale powiem ci szczerze, stary, że jeżeli chodzi o obsługiwanie tego samochodu, to myślałem, że go spalę, mimo że to był wypożyczony samochód, znaczy w sensie dali mi po prostu, żebym się być może zakochał w tym samochodzie i być może chciał go kiedyś zakupić, no, albo się jakoś z nimi dogadać w cudzysłowie parterowo. Natomiast stary, po prostu najpierw mi dali tego GSF-a chyba, czy GF-a, nie wiem, nie znam. No to powiem ci, że masakra, ten samochód w ogóle mi nie siadł. Poprosiłem ich, żeby mi wymienili, bo nie jestem w stanie tym jeździć. Akurat nie miałem swojego wtedy, bo tam mój był chyba w naprawie czy jakoś tak. No i dali mi tego LC500. Ja akurat jechałem nim do chyba Sopotu, no do Trójmiasta. I powiem ci szczerze, że ja po pierwsze to ja się czułem w tym samochodzie w ogóle, wiesz, jak w jakimś gokarcie, ale to jest inna sprawa, bo to jest taka charakterystyka samochodów sportowych, nisko zawieszonych. Natomiast to, jak się ten samochód obsługiwało, on ma jakąś absurdalną taką, że niby dotykowy ekran, którym sterujesz tak, że on ci też daje te haptyczne, te takie, jak się nazywa, jak w iPhone'ie masz coś takiego, że naciśniesz, to ci wibruje, jakoś haptyczne czy jakoś tak. Aha. No to ja stary, ja nie miałem w ogóle, ja miałem ochotę naprawdę wyjść z tego samochodu i się popłakać, bo ja nie byłem w stanie, rozumiesz, zapanować nad tym, czym jechałem, bo chciałem zmienić coś, nie wiem, czy chociażby kawałek w radio, w odtwarzaczu, czy cel w nawigacji, w ogóle, no zgłupiałem totalnie, nie? Ale może też dlatego, że jestem bardzo przyzwyczajony gdzieś do tego niemieckiego jednak technologicznego. Ale ja uważam, że BMW na przykład są bardziej intuicyjne niż Mercedesy w obsłudze. Tak. Szybciej pokumałem, jak się poruszać po tym menu, no, niż w Mercedesie. W Mercedesie, no. Nie, no to w ogóle jakby. A co w Mercedesie jeszcze ci się nie podobało? Wiesz co, na przykład teraz w tej, oczywiście to też jest kwestia modelu, tak, no bo na przykład technologicznie na pewno jest lepiej przystosowany i bardziej zaawansowany na przykład GLE, tak, czyli odpowiednik E-klasy, tylko że SUV, no bo to jest wyższa półka, tak, to jest wyższy segment, więc naturalne jest to, że ta technologia i cały jakby samochód zaprojektowany będzie bardziej ekskluzywnie i lepiej. Natomiast ja jeździłem tym GLC, chociaż jeździłem też S-klasą. Wozili mnie też S-klasą. Oczywiście fajnie jest S-klasą być pasażerem. Szczególnie z tyłu. No to w longu. No w longu, tak. No masz właśnie te siedzenia, które się rozkładają, rozumiesz? Nie masz takiej kanapy jak tu, tylko masz po prostu, wiesz, dedykowane jedno siedzenie, drugie. Wiesz, całą tutaj kokpit i tak dalej, no to siedzisz tam jak król, tak? Spoko, ale żeby samochodem jeździć, to ja nie jestem w stanie. A GLC, co mnie irytowało strasznie, miał bardzo słabą tą kontrolę tego zmiany pasa ruchu, co w BMC działa świetnie. Tam mnie to irytowało totalnie, więc to wyłączyłem. W BMC to jest tak, że masz wibracje w kierownicy, a w Mercedesie jakoś było to inaczej, już nawet nie pamiętam. Natomiast było tak, że prądem tylko trochę. Tak. Zespół Tureta trochę. Natomiast coś tam było z tym nie tak, pamiętam. Mnie bardzo dużo rzeczy w tym samochodzie finalnie irytowało. A poza tym to chyba głównie to, że jak ten samochód jest przystosowany do kierowcy, bo nie wiem, czy zauważyłeś, rzeczywiście BMW trochę już od tego odchodzi, ale generalnie, no bo BMW kiedyś to był, przecież to jakby wywodzi się od samolotów, tak? W sensie na tym oni. No zresztą logo samo takie jest. Dokładnie. I też jest tak, że BMW mają trochę skoszone w twoją stronę, nieznacznie, ale jednak skoszony ten cały panel, którym sterujesz.
Kiedyś to było bardziej skoszone, teraz jest już coraz bardziej wyprostowane. Dobra, widzę to teraz, nie? Nawet nie myślałem o tym. No właśnie, i to jest właśnie to, że chociażby to, tak? W Mercedesie wszystko jest prosto, a tutaj masz delikatne to ustawienie do kierowcy i to od razu ci zmienia jakoś, wiesz, poczucie w ogóle tego, gdzie siedzisz, jak ci wygodnie, jakby, że masz kontrolę, tak? No bo to tak naprawdę o to chodzi, tak? Żeby jeździć z tym samochodem, po prostu wiesz, no, że masz kontrolę nad tym, czym jedziesz i też jakby, że ten samochód jest, on ci pomaga, a nie przeszkadza. I oczywiście są gusta i guziki, jedni lubią BMW, drudzy lubią Mercedesy i ci, którzy lubią Mercedesy, teraz mają pewnie mindfuck, o co temu Fabiańskiemu znowu chodzi, tak? No słuchaj, ja znam też takich, ja staram ci się, powiem, nie przywiązywać do marek tak potwornie, bo uważam, że w danym momencie ktoś jeden może być lepszy, a za 2, 3, 5 lat ktoś inny, jeżeli wiesz co, zresztą zobacz, co było na przykład, wiesz, Samsung kiedyś był synonimem słabego, taniego sprzętu, a przecież teraz to jest topowy sprzęt, tak? Także... Ale jeszcze jakie mam wspomnienia z Mercedesem, bo to jest też istotne i może dlatego mam taki awers. Mój ojciec kiedyś kupił, pierwszy raz wszedł ten taki skoszony okular. Czyli ta E-klasa, która była nadal okularem, tak? Aha. Czyli miała te dwie soczewy, natomiast nie miała takich pod 90 stopni, tylko miała je trochę skoszone. I to był jeden z pierwszych modeli samochodu, który w ogóle miał strasznie dużo elektroniki naszkane. Mój ojciec kupił bardzo duży silnik, bo taki wtedy to w ogóle, wiesz, było 320, pamiętam, no to wiesz, to 3-litrowy silnik kiedyś, no to wiesz, to w dieslu, o Jezus Maria, to ten obręt, ten moment obrotowy wysoki i tak dalej, i tam wiesz, naprawdę było czym polatać. No i mój ojciec kupił ten samochód, był bardzo w środku dopasiony i tak dalej, jakieś pneumatyczne zawieszenie, bla, bla, bla. Słuchaj, mój ojciec tym samochodem od momentu, kiedy przez 3 lata eksploatacji był tym samochodem 52 razy w serwisie. 52 razy, kumasz? Na przykład 3 razy wymieniał kierownicę. Dlaczego? Bo mu się, po miesiącu, dwóch wycierało. Ale wiesz, sypało, to musiał być jakiś strasznie nietrafiony model. Być może jakaś seria. Seria, bo wiesz, jeżeli 3 razy wymieniał kierownicę, no to znaczy, że mu 3 razy dali jakąś taką, która mu się sypała, wiesz. No niestety, słuchaj. Czy na przykład mieliśmy taką historię też, jedziemy sobie, rozumiesz, do Zakopanego, pamiętam, no i mieliśmy pojeździć na nartach. Nie udało się finalnie pojeździć na nartach, ponieważ stoimy w takim delikatnym korku, tak, jedziemy tam z 20 na godzinę i w pewnym momencie taki łup. Byłem przekonany, że ktoś tam w dupę wjechał. Aha. Ale tam nikogo nie ma, stary. Wychodzimy z tego samochodu, patrzymy na ten samochód, a ten samochód tak. Pneumatyka mu pierdolnęła. Naprawdę? I takich rzeczy, stary, ten akurat konkretny samochód... To jakiś był... Być może felery, stary, on mój ojciec składał normalnie reklamację o wymianę tego samochodu. Wymienili mu czy nie? Nie, no bo gdyby był Krzysztofem Stanowskim, który, wiesz, jakbym miał zasięg, opisywał cały czas, znasz tą historię Krzyśka Stanowskiego, co on, wymienili mu samochód. Nie. No bo Krzysiek miał też jakiś taki problem też z Mercedesem zresztą. I on o tym cały czas opisywał, wiesz, daily po prostu z problemów z daily vlog. I mu wymienili ten samochód, nie? Ale bo byli pod presją, no bo Krzysiek Stanowski, oczywiście to nie był wtedy ten Krzysiek Stanowski, który jest teraz, no bo... No dobra, wiesz, ale dalej miał zasięgi, no. No ale dalej był tym Krzyśkiem Stanowskim, który jest teraz tu, gdzie jest, nie? Więc... No to ja też mam jakieś zasięgi, jak coś będzie nie tak. No tak. Ale dobra, ja tam lubię moją BMW. Proszę Państwa, mamy dzisiaj specjalnego gościa, Sebastian Fabiański. Zaczęliśmy, no chyba pobiłem wszelkie rekordy długości wstępu. Ale, motoryzacyjny. Tak, ale właśnie tak zaczęliśmy. Widziałem film Kawulskiego z Tobą. A dziękuję. Może oglądałeś. Gratuluję roli. Dziękuję. Jest fajnie zagrana. Kupiłem tą rolę, a była... powiedziałbym, że... Kurde, właśnie, no to jest pytanie do Ciebie. Bo to jest tak mocno zagrane. Mhm. Mocno. Czy
mocno grać jest trudno, czy w sumie wcale nie? Wiesz co, oczywiście można byłoby zagrać tą rolę również mocno, operując na samym warsztacie tak zwanym, tak? Czyli jakby, ja nie lubię tego słowa, bo ja nie mam żadnego warsztatu, nie mam żadnych narzędzi z sobą, rozumiesz, jak idę na plan, tak? Nie przychodzę ty jesteś narzędziem. Tak, ale też siebie nie traktuję warsztatowo i narzędziowo, tak? W sensie jakby ja nie jestem żadnym narzędziem, jakby raczej staram się po prostu żyć na tym planie tymi emocjami, które w danym momencie mnie niosą, tak? No bo to jest zawsze wynikowe. Nie lubię bardzo określania aktorów jako odtwórców, że odtwórca jakiejś głównej roli. Dlaczego odtwórca? Wiesz, jakby jak ja patrzę na scenariusz i ja z tego, co mam na papierze, ja wielokrotnie, rozumiesz, jakby tworzyłem rzeczy odbiegające od tego, co było w scenariuszu. Więc jakby to jest absolutnie twórcze. Na przykład, wiesz, te teksty, które teraz tam ludzie powtarzają, że w dalszym ciągu nie mam ciągu, czy przydałaby się trzecia dziura, no to Maciek Kawulski mówi, że to ja wymyśliłem, ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale to się pojawiło, tego nie było w scenariuszu. Okay. Mio capo i tak dalej, tak, te całe arrivederci, szczyt śmierci, no to tego nie było, to się urodziło, okay. Nie? Więc jakby... No, tak jak mówię, Maciek twierdzi, że to ja nie mam przekonania, mam wrażenie, że to było bardziej wynikowe niż moje. Natomiast, wiesz, i to jest najpiękniejsze w tym procesie tworzenia, no, ale wracając do pytania, to wiesz, to jest tak, że można było oczywiście zagrać tak samo grubo, ale bez tego podparcia emocjonalnego, które mnie niosło tam, nie? W sensie, że mnie faktycznie roznosiło, że ja miałem poczucie, wiesz, że jak ja wchodziłem w ten stan, to ja teraz nie jestem w stanie go na pstryk powtórzyć, bo to jest tak, że po prostu, wiesz, coś podświadomie cały czas pracuje. Jak jedziesz na plan, to już wiesz podświadomie, że zaraz będziesz musiał wskoczyć w taki, a nie inny klimat, nie? I będziesz musiał się stać takim, a nie innym człowiekiem, więc to jest gdzieś tam trudne, żeby tak teraz na pstryk wrócić do tego, bo pewnie bym się wygłupił bardziej i zbłaźnił. Natomiast niemożliwe jest moim zdaniem zagranie grubo, tak, bez podparcia. Oczywiście to jest możliwe, ale niestety to jest, przed chwilą powiedziałem, że niemożliwe, ale niemożliwe, żeby to było wiarygodne. Bo to jest tak, że w momencie, kiedy wchodzisz na taką grubą krechę, to naprawdę musisz czuć, że nie przeginasz pały, rozumiesz? Że nie idziesz w teatr, tylko idziesz w jakieś coś, co cię, wiesz, jakby, że faktycznie ten atom w tobie bulgocze, rozumiesz? Ja temu ufam. Teraz zrobiłem podobną rolę też, podobnie też na grubo pojechałem w filmie Ksawerego Żurawskiego, który dopiero będzie miał premierę za jakiś czas. I tam też ponoć się udało, z tego co mówią, tak? I to jest podobna charakterystyczność, bo też bardzo grubo, ale jednak, wiesz, no... Albo jesteś tą rolą, albo nie. To jest trudne, stary, do opisania. Albo jesteś, albo nie. Albo masz to, albo nie. Można grać, a można być. Ja staram się być, a jeżeli czuję, że jestem i że mogę, lecieć grubo, bo czuję, że to jest, wiesz, że to jest moje, tak? Że ja to mam, że ja mam tą rolę, że ja po prostu wiem, co wchodzę, to wtedy jest okej. Okay. Ale oczywiście było ryzyko i zawsze jest ryzyko, że gdzieś przegnę pałę, nie? No bo jest to takie pojęcie, że można rolę przegrać. Tutaj do widzów mówię, gdybyście nie wiedzieli, nie chodzi o przegrać, że jak wygrać, przegrać, tylko chodzi o to, że zagrać coś za mocno. No, tak. To jest właśnie ta teatralność, która się może wkraść w rolę. A druga rzecz, i to jest bardzo takim dobrym przykładem jest na przykład czasami... jak ktoś na przykład geja gra za mocno i że on musi być od razu taki zniewieściały. No tak, tak. Wiadomo. Może być jeden minimalny taki ruch, który żeby to tak nie lecieć z tym cały czas. No ale jest to też jest tak, że to w przypadku na przykład grania homoseksualistów problem polega nawet nie na tym, jak to robisz, tylko jak płytko myślisz o tym, kogo grasz. Bo jeżeli myślisz o homoseksualistach płytko i powierzchownie, no to właśnie masz takich, wiesz, jakby zniewieściałych, którzy mają miękkie rączki, tak, w sensie są pretensjonalni głównie i w ogóle
no to, no to wiadomo, że no nie jesteś w stanie zagrać głęboko homoseksualisty, a chodzi o to właśnie, że jednak tak, wiesz, bo jeżeli ktoś jest homoseksualistą w filmie, to wcale nie musi go grać, bo on nim już jest. Jeżeli zestawienie dwóch kadrów, ja tak samo patrzący Sebastian Fabiański na kobietę, która mi się podoba, z takim samym jakimś podniesieniem w sobie, rozumiesz, i podnieceniem, zestawiasz to z kadrem, że na mnie patrzy w ten sam sposób mężczyzna, i masz homoseksualizm. Okej. Wiesz, co chodzi, więc... Znaczy, ale wiesz, bo jeszcze przecież no, homoseksualiści, jak i heteroseksualiści są różnymi ludźmi. No oczywiście. Więc wiesz, też może być ktoś mocno zniewieściały i być heteroseksualistą. No, oczywiście. Natomiast natomiast tutaj jest taki jakby... No bo to chodzi o tą powierzchowność, wiesz, no stereotypowanie, stereotyp, wiesz, jakby stereotyp stary, tam. Stereotyp geja właśnie jest taki, tak? Czyli facet z rączką tak. Przegiętą, wiesz. I natomiast ja nigdy nie starałem się, wiesz, jakby zawsze miałem awersję jakąś do stereotypów, szczególnie w aktorstwie, no bo ja zawsze szukam, wiesz, na przykład wracając do tego Silvio, to oprócz tego, że to był facet, który leciał po bandzie narkotykowo, to jeszcze ja po prostu założyłem, że to jest taki gość, że to jest gość kolorowy, że to jest gość, który po prostu, wiesz, jakby próbuje ubarwić swoje życie, próbuje, rozumiesz, jakby robić legendę swoją. Znaczy, dla mnie ten gość sobie... to był jednak po prostu, przeżył się wetnę, no. Ale to był dla mnie taki świr, no tak, którego tak. Ja jednak nie wiem, czy on coś nie weźmie jakiegoś patyka, nie włoży komuś w oko, tak. Boi mu się coś odwidzi i ja to kupiłem. Jeszcze oprócz tego leci po bandzie z narkotykami, tak? I tak. Cały czas po nosie daje. No tak, a tutaj ci powiem, że na przykład ci wstawiłbym twoją rolę, bo była ostatnio dosyć podobna rola w polskim kinie, która moim zdaniem się nie udała jednak. Ja bardzo długo nad nią myślałem, czy ona się udała, czy nie. O Furiozie? Tak. I wiesz, co mi się tam nie podobało? No, no. Charakterystyka całej tej postaci, że ten gościu raz był pierdolnięty, a raz był jakiś mądry i próbował czymś rządzić, nie wiadomo jak. I to mi się totalnie nie zgadzało po prostu. A tutaj po prostu... To zwykły świr, który chce czymś rządzić, czymś tam będzie rządził. Finalnie wiadomo, że niczym nie będzie nigdy rządził. Wiadomo. Tyle. Gdzieś tam może być żołnierzem, w końcu go zabiją tak, i tak. Tyle to będzie. A tu było takie, kurwa, tu raz jakiś totalny pojeb, tu raz jakiś taki, no, kurwa, nie wiedziałem, kim ten gościu jest po obejrzeniu tego wszystkiego, no nie? No, rozumiem. I był taki moment, jak to oglądałem, że się zastanawiałem, mówię, kurwa, to fajne nie jest zrobione, czy nie? Ogólnie ten film Furioza jednak się nie udał. Ja o nim pomyślałem sobie, jak wyszedłem z kina, to powiedziałem, że może być, możecie sprawdzić, nie jestem. Potem, jak go tak sobie przeanalizowałem, to stwierdziłem, że kurwa, nieudany ten film był. No. Okej. Okay. Ja co prawda nie widziałem tego filmu, natomiast domyślam się, o czym mówisz, w sensie wnioskuję z tego, co mówisz, bo wiesz, jest też trochę tak, że jako aktor, jak dostajesz szansę zrobienia czegoś wbrew swoim warunkom i wyskoczenia z jakiejś szuflady, w której przez lata tkwisz, to istnieje ryzyko, że będziesz tak tym zaślepiony, że będziesz tak tylko miał to w głowie, żeby zrobić coś, co cię uwolni, że po prostu przestanie być dla ciebie najistotniejszy film i to, jaką funkcję w nim pełnisz. Ja zawsze staram się przede wszystkim działać w służbie filmu. Jak rozmawiałem z Maćkiem Kawulskim, czy w ogóle na przykład... Czyli grasz teraz... w drużynie. Tak, w sensie dbam o to, żeby... przede wszystkim nie lubię takiej narcystycznej, egocentrycznej pazerności aktorów na fajerwerki. Aha. Czyli, że... nie wiem... łzy, tak... ciśnięcie, pedał gazu po prostu na full, żeby coś wycisnąć po prostu, bo to wtedy wow, będą oklaski.
to jest problem też, no bo jakby nie patrzeć, no większość aktorów, tak, jak nie wszyscy, to są osobowości narcystyczne. Nie ma możliwości, żeby ktoś poszedł po poklask publiczności szerszej niż rodzina albo koledzy i nie miał w sobie nuty narcyzmu. Bo to zawsze po prostu idzie w parze. Więc ja mam gdzieś świadomość tego swojego narcyzmu, ale staram się wychodzić jemu naprzeciw i go trochę tak, nawet bym powiedział, brutalnie gwałcić. Bo wiem o tym, czuję w sobie, wielokrotnie czułem, że o, tu bym się popisał. Tu widzę scenę, tak? Patrzę na scenę, patrzę na ten i mówię, o kurde, jaka scena, jaki popis. Ale zawsze później przychodziła do głowy myśl, dobra, hold on, ale poczekaj, czy to jest służebne? Czy to służy temu filmowi? Czy to jest tylko twoja egocentryczna potrzeba pokazania, popisu? No i przeważnie okazywało się, że to była właśnie potrzeba popisu. I na przykład była taka scena w filmie Jana Kidawy-Błońskiego, Gwiazdy. I tam była scena, taka duży monolog aktorski, gdzie ja wywalałem flaki, tak, i mówiłem swojemu rywalowi, że go nienawidzę, że mi zniszczył życie, i tam napisane w scenariuszu, że płaczę i tak dalej, że zaraz się wścieka. No w ogóle, wiesz, cała amplituda po prostu, nic tylko odpiąć wrotki i lecieć, ale tak sobie pomyślałem, kurde, przecież ten widz to wszystko wie. Przecież on wie, że on mi zniszczył życie, bo to przecież było w tym filmie. Po co ja mam to wszystko artykułować? I zapytałem reżysera Janka, mówię, Janek, słuchaj, ty jesteś przywiązany do tego tekstu? A co? Ja mówię, no bo nie wiem, mam wrażenie, że widz to wszystko wie i jakby, że to jest dokładnie o tym, ten film. I ja mam to tak wyartykułować? On mówi, no wiesz, ale taka aktorska scena. I on mówi, no właśnie, to mnie wkurwia w tym, że to jest taka aktorska scena. Okay. Ale to co zamierzasz? Ja mówię, dam mu w pysk. A, okej. Okay. I rozumiesz, i zrobiliśmy tę scenę tak, że z takiej monologu, wiesz, jakby aktora, który po prostu stoi, pióra w dupie i jedzie, zrobiliśmy po prostu, wiesz, krótką scenkę pod tytułem Ja się szykuję, tak, stoję w cieniu, wychodzę, walę mu tubę i mówię po śląsku, masz przypierdoluny, dopilnuję tego. I koniec, wiesz, i to wszystko jest w tym, tak, no bo jakby widać, więc można powiedzieć, że pozbawiłem się popisu, tak, pozbawiłem się jakby takiego, wiesz, błyszczenia, tak, że wszyscy wtedy, wiesz, wszystkie kamery na mnie, tak, ludzie patrzą, ja tu się cisnę, wiesz, łezka leci, wow, ale zagrał. To jest to, co Michael Caine powiedział, nie, że jakby płaczący facet, mnie szczególnie go interesuje w kinie, natomiast facet, który powstrzymuje łzy, powoduje, że widz płacze. I to jest trochę tak, że wiesz, jakby to jest cały czas gdzieś tam sprawdzanie tego, co działa, co nie działa, i to też na przykład, wiesz, rola cukra w Pitbullu, to też był mój jakby test, tak, czy jakby taka estetyka w ogóle się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Rola w Botoxie tego, tak naprawdę bardziej w serialu Botoxu nie widziałem, cukra widziałem. Botox to bardziej serial, jeżeli chodzi o mnie, tak, bo ten grałem transseksualistę i tak dalej, więc to też była, wiesz, jakby sprawdzanie, co działa, co nie działa, w Silvio oczywiście również. Więc mnie to fascynuje w aktorstwie, wiesz, i w ogóle w procesie tworzenia, że po prostu jesteś transgresywny, no po prostu, no sprawdzasz, badasz, wiesz, jakby szukasz, tak, tu zrobisz coś ryzykownego, obchodzisz, no po prostu obchodzisz, jak jesteś, jako aktor jesteś niepotrzebny, to znaczy jak nie obchodzisz, jak nie wzruszasz, nie dotykasz, nie budzisz emocji, czy negatywnych, czy pozytywnych, jesteś kurwa zbędny. No bo wiesz, no bo po co uprawiać ten zawód zasadniczo, tak? W sensie po to, żeby pokazywać ryja i za to, żeby ludzie płacili no, 35 wiesz, zł. Wiesz, no... Długo się robi, to pieniądze też są niezłe pewnie. Słuchaj, no nie? Oczywiście, że są niezłe, natomiast wiesz, jakby no, pytanie jest zasadnicze, no czy robisz to dla hajsu, czy z potrzeby serca. Nawet jeżeli ta potrzeba serca jest podparta jakimś egocentrycznym i narcystyczną motywacją, wiesz, no. Ja myślę, że pierwsze, co w ogóle powinni dostawać
ludzie w szkole teatralnej, czego nie fundują, raczej przeciwnie, fundują, że jesteś w jakiejś kurwa elicie, rozumiesz, że ciebie wybrano, że jesteś, że w ogóle, wiesz, należysz do jakiejś naprawdę takiej enklawy, która, bohemy, która, okay, wiesz, jakby wpierdzielają ci takie do głowy coś, ty myślisz, że złapałeś Pana Boga za nogi, a potem wychodzisz ze szkoły i nie masz roboty, no i co? No i chlejesz, no bo co masz robić? Albo grasz w jakimś teatrze, rozumiesz, gdzie wydawało ci się, że będziesz, wiesz, jakby na afiszach Teatru Narodowego, a grasz w teatrze objazdowym, kurwa. No wiesz, jakby, no to, a pierwsze, co powinni powiedzieć pedagodzy tym ludziom w szkole teatralnej, to to, spójrzcie w lustro i przyznajcie się do tego, że idziecie po poklask. Przyznajcie się do tego przed samym sobą, że idziecie po poklask, że chcecie błyszczeć i co więcej, nie ma w tym nic złego. Prawdopodobnie zostaliście niedokochani w dzieciństwie. Ja chciałem to powiedzieć. Chcecie być kochani, bando ciot! Trochę to tak można wiesz. No bo... Oglądasz Billions? Nie, nie. Kurwa. Sorry, kurna, że gadam o tym serialu setny raz, ale go lubię. To jest mój ulubiony serial. I teraz jest. Jeszcze raz jak? Billions, czyli miliardy. Aha. Bo po angielsku billion to miliard. No tak. To, co mi zawsze rozwala łeb. Ale ten. No, teraz jest ostatni odcinek. Nie wiem, czy ostatniego, ale ostatniego, który wyszedł z sezonu. Ale to jest o miliarderze i prokuratorze i takie tam różne ciekawostki. Jakby, a jaka to platforma? Na HBO. Okay. Ale jest świetna, właśnie jest taki miliarder, wiesz, super koleś sukcesu i duży, silny, i przystojny i mądry i wiesz, kiedyś byłby może i królem taki chłop jak on. No. I właśnie, i on ma psychologa u siebie w robocie. Aha. A właściwie nawet nie psychologa, tylko psychologa. Terapeuta? Czy... Nie, ma coacha w robocie, aha, bo to jest taka firma, że oni mają tak zapierdalać, że jak kurna nie zapierdalają dobrze, to się idzie do coacha i coach ci gada takie rzeczy. Tak, jak zapierdalać. I on... Coachu, tak. Nie umiem zapierdalać. Możesz mnie nauczyć zapierdalać, bo chciałem zapierdalać. Nie, tak. Zapierdalać, rzeczywiście. To jest tak jak z tym 17 godzin Michał Matczak, kurwa. Rozumiesz, 17 godzin że w dziennie trzeba zapierdalać. Znasz ten case? Nie. Nie? No ojciec Maty. A, że, słyszałem że, o tym, ten, dobra. Że 17 godzin, kurwa, i tak dalej. Nie chciał ten Matczak ze mną rozmawiać, ani jeden, ani drugi. ale może się kiedyś uda. Wiesz co, otwórz sobie mocno, bo ja teraz jestem na detoksach i... A mogę sobie to zapalić? No, zapal sobie tylko tam w okno, dmuchaj. Ale nie, bo jak ci nie, to ja nie chcę się... Wiesz co, dmuchaj sobie tylko tam, kurna, dmuchaj w okno. Aha. I ten... czekaj, co ja chciałem powiedzieć? A, i tam jest właśnie ta jego coach mówi, słuchaj, kurwa, ty chcesz być przez swoich pracowników kochany. No i ten, kurna, silny facet odbiera to jako, kurwa, swoją personalną słabość. Aha. I mówi tak, kurde, to prawda, ale nie lubię już się do tego przyznawać. Aha. I to było takie, no... dosyć prawdziwe mi się wydało. Ja uważam, że filmy bo wiesz, czasami każdy, pokazują. Kurwa, zasadniczo każdy chce tego. Każdy chce być kochany. Ja nawet twierdzę... Ty chcesz być kochany, ja chcę być kochany. Ja nawet twierdzę, że każde istnienie biologiczne potrzebuje miłości. No oczywiście. Bo na przykład podziw jest częścią miłości. No tak. Bo wiesz, to jest tak, to jest taki kontrakt, który gdzieś jakby... No na przykład ja... Absolutnie niedowartościowany przez mój największy autorytet w życiu, czyli przez ojca, tak? Mhm. Ja już tyle o tym gadałem, że to już nawet nieważne, jakby nie wchodzę w żaden background jakby głębszy, psychologiczny. Natomiast mam jakiś deficyt. Czegoś nie dostałem. Okej. I kiedyś mi to tłumaczyła taka babka psycholog, że to się nazywa godność. Aha. I ten worek z napisem godność, on został rozerwany. Okay. On jest dziurawy. I ile byś tam nie wlewał,
to wypada. To po prostu się, to wylewa się, no i tyle. Zaraz mam pomysł, to może trzeba to zaszyć worek. Właśnie, właśnie zaszyć go podobno się nie da, tego właśnie, tylko trzeba... Można kupić nowy worek? Nowy. No właśnie, aha, że okay. Podobno jakby właśnie, ja pracuję nad, nie wiem czy mi się to uda, może mi się uda, natomiast stworzyć nowy worek pod tytułem godność. Dobra, to ja mam teraz dla Ciebie psychologiczne gówno. O kurwa. To czy w takim razie Twoim nowym workiem nie jest rap? Jest, bo w momencie, kiedy ja, widzisz, to jest tak, że ja cały czas potrzebuję z czymś walczyć. Uh-huh. Cały czas potrzebuję coś wyszarpywać. Tak. I mam coś takiego, że nawet jak tam nie ma konfliktu, to ja jakoś podświadomie go szukam, bo cały czas jestem podejrzliwy w tym zakresie, bo miałem takie dzieciństwo, że wszędzie był jakiś problem. Cały czas musiałem o coś walczyć. Później rówieśnicy, cały czas to samo, cały czas kurwa musiałem udowadniać jakąś swoją wartość, rozumiesz, jakby wmawiać temu całemu światu, rozumiesz, że nie jest tak jak myśli, a tak naprawdę to chodziło wszystko o mojego ojca, że jemu tak naprawdę krzycząc do świata, to ja jemu chciałem krzyczeć, tato, ja nie jestem kurwa taki jak ty myślisz, ja jestem fajny gość, dlaczego mnie kurwa nie lubisz, dlaczego mnie w cudzysłowie bijesz, tak, u mnie nie było takiej przemocy jakby sensu stricte, ale była jakby przemoc psychiczna bardzo duża, więc... I ja mam to samo teraz faktycznie tak, jakby to jest, ja też o tym chyba nawet mówiłem, że rap jest dla mnie kolejnym... Ale wiesz, o co mi chodzi? Że aktorstwo to jest w czymś, co już się okopałeś. Tak, na tak. Pewno usłyszałeś w tym już wiele pochwał. Tak, tak. Wiesz co, pewnie masz wiele benefitów od jakby finansowych po śmierci, oczywiście teraz wiem, że jesteś w stan związku i tak dalej, ale na pewno ładne kobiety też jakoś pokazywały Ci swoją aprobatę z tego względu i myślę, że tu już ten i nagle, dobra, okej, to ja teraz mam nowy worek, ja bym chciał się sprawdzić ten, ja im pokażę, kurna, przecież ja lubię ten rap, ja też mogę być dobrym raperem, kurna, i teraz ten. Wiesz co? I szyjesz nowy worek. Tak, tak, tak. A na nowy worek potrzeba trochę czasu, żeby go uszyć. No tak, no bo oczywiście ja jestem niecierpliwy i to jest moja duża wada, bo ja mi się wydaje, że wszystko już teraz, zaraz. I faktycznie pewnie ja chciałem ten worek tak szybciutko cyk wstawić, już jest, proszę, Fabiański, super, rapujesz w ogóle, chodź do nas, do tej naszej rodziny. Natomiast no, start miałem taki, jaki miałem i to nawet chyba nie ma sensu za bardzo wchodzić w to, bo wiadomo jak było. Nawet ta nasza pierwsza rozmowa była też pokłosiem tego startu, że ja miałem wrażenie, że jestem po prostu trochę mylne wrażenie, bo jak się okazało, finalnie teraz na przykład, że mnie nie chcieli, że w ogóle wszyscy mi pokazywali środkowy palec i tak dalej, i tak dalej. To była bardziej moja projekcja na podstawie konfliktu i tego, co mnie spotkało w wyniku tamtej sytuacji z Kłębo. Więc jakby to... ja byłem cały czas nastroszony, nastawiony na to, że ktoś zaraz będzie mnie znowu krytykował i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem takim najgorszą wersją siebie, można powiedzieć. I musiało faktycznie trochę czasu upłynąć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co jest też bardzo istotne, że ja naprawdę miałem poczucie i do tej pory mam poczucie, że to, co robiłem rapowo, nie było tak złe, jak ludzie mówili, że jest. Ale wiesz co, słuchaj, ja teraz sobie... Bo gdybym startował z pozycji No Name'a i zrobił taki sam materiał na pierwszą płytę, jak zrobiłem ja, to gwarantuję Ci, że ten start byłby dużo przyjemniejszy. Wiesz co, może to nie byłby ten ja drogu. Uważam, że byłoby dwie rzeczy. Byłoby tak, krytyki może mniej by było, ale nie wiadomo, jak byłoby w ogóle z odbiorem i z wyświetleniami, ponieważ no jednak wiadomo, że naturalnie każdy chce... No dobra, okej, okay. A co ten tam aktor wymocił? Tak. Czy on coś fajnie, czy nie fajnie, czy coś? Jakbyś to startował z takiej pozycji zupełnie zera, to mógłbyś w ogóle tak przepaść, że stary miałbyś wyświetlenia po 2000 albo po 500. Oczywiście. Bo nikt by nie był, nikt by nawet na to nie wpadł, no nie? Bo, no tak, tak, to wiesz, wiadomo, prawa rynku, no coś za coś, no nie?
Tak, ale wiesz, w dalszym ciągu mam takie poczucie, że to nie było, że to jakby, oczywiście każdy ma prawo tego, to oceniać i tak dalej, ty też. Ja sam uważam, że te pierwsze moje materiały, ta pierwsza płyta solowa i ten drugi projekt, taki reset, który bardziej był jakimś takim performatywnym rapem, można powiedzieć. Ale twoje ostatnie dzieło to jest to, co ty masz ten kask na głowie. Tak, i to o tym mówię właśnie. To jest właśnie reset, tak? To było bardziej tak? takie performatywne, wiesz, jakby jakaś taka eksperyment. Ja zresztą sprzedawałem to jakby razem z obrazem i tak dalej, no. i tak dalej. To nie było takie, wiesz, jakby... No a to teraz co masz przygotowanego? No teraz mam, taką, tak naprawdę, można powiedzieć, chyba moją pierwszą płytę, tak? Zupełnie szczerze mówiąc, bo to jest to, jaki mamy materiał teraz, to jest taka płyta, z jaką bym chciał wystartować. Nie jest zaburzona przez żadne biznesowe jakieś uwarunkowania, że ktoś uważa, że te bity są niekomercyjne, więc nie chcę takich bitów na tej płycie, bo wydawca coś uważa, a ja niestety byłem trochę uwiązany, szczególnie z pierwszą płytą. I te bity, które teraz wybrałem, jakby i te, które Niemy mi zrobił, bo on całą płytę produkuje, uważam, że on jest po prostu geniuszem, jeżeli chodzi o... Oprócz tego, że nie wiem, czy słyszałeś, nawet ci mogę... puścić, bo się jaram tym nic totalnie. Nic, kurwa, nie będziesz puszczał. Nie, puszczę. Zaraz będziesz jego... rapował, kurwa, nie, tutaj. Jego zwrotkę ci puszczę, stary, to co nie my... Nie, nie możesz, bo mi spierdzielisz wideo. Mi to pójdzie do tego. Aha. Jak będzie cudzy beat, coś, to ja nic nie zarobię. No 5 zł chcę zarobić w tej rozmowie. Okay, ale ja ci powiem lepszy pomysł, stary. Zaraz ja mam tu bity, które są bity mojego producenta i zaraz będziesz rapował, kurwa, na tych bitach. A dobra, spoko. No, także ten. Jakiś, ale mogę jakiś swój tekst, rozumiem? No tak, słuchaj, możesz freestylować, możesz ten. Ja, kurwa, jedźmy z tym od razu. Ty, dobra. Patrz, przygotowałem takie coś tutaj i czy, teraz w ogóle to nie, że teraz będę to w ogóle wprowadzał, jak ktoś kurna ten rapuje, śpiewa, to będzie musiał u mnie śpiewać i rapować. Tak kurna. Jak ten, tak jak Panata, kurwa. Czekaj, ja taki wstęp ten dla ciebie wymyśliłem. Poczekaj. Poczekaj, jeszcze raz. Dobra. Prosty jak jebanie. Pokaż jak ruchasz ten bit, pani Sebastianie. Jak ja ruchasz ten bit. Aha. Cierpisz na dysonans poznawczy, bo ten aktor robi rap. Jak w filmach leci po bandzie, to się pytasz stąd pa. Gdy zamykasz go w szufladzie, to ci skurwiel staje w drzwiach. Po serii szybkich panczy rozlewa się w mózgu jak krwiak. Jo, ej. Za szybki jest do tego tekstu ten bit. Trochę tak, poczekaj. Ja też to za szybko zarapowałem. To powinno być tak. Rap. I prosty jak jebanie, pokaż jak rzucasz, panie Sebastianie. No tak, to powinien być. Cześć. To jest do wolnego flow, albo totalnie szybkiego, ale już kurwa takiego dojebanego. A może chcesz inny bit? Moje serce dzikość, mów mi Donkey Kong. Spytasz na chuj mi hip-hopem, Don Quixote. Choć wokół mnie przycichło, już wyczuwam front. Można połamać, czekaj. Znaj mojego serca cichość, mów mi Donkey Kong. Spytasz na chuj mi ten hip-hop, powiem Donkey Shock. Choć wokół mnie coś przycichło, już wyczuwam front. Ja taki już jest całą pizdą, prosto na mój sąd. Oho, prosto na mój sąd. Można, wiesz, jakby pociąć, ale daj jakiś inny. Ja, haha. O, ten jest dobry tekst. Nawet chyba znam go na pamięć. Tak, gitarę, a jeszcze bo, to ci puszczę taki, bo tamten jest cały, a tutaj o. That's the shit, man. Now you're talking. Słuchaj tego, poczekaj. Jeszcze wjadę z moją zwrotą. Jedzie. Czekaj. No dobry, kurwa. A kurwa, jeszcze raz. Dobra. Kiedy chwytam za mikrofon, to nie po to, żeby sobą być. Bo jak chwytam za mikrofon, by mówili mi permis. Jadę po nich to jak czołg. Bieram ich uczucia wprost. Pis zatrzela mi to fok. Flair mówi stop. Tutaj wini, kurwa, ha, a nie twój stary. Nie licz
na dobre słowo czy dobre rady. Mam zasady, żadnych zasad, pierdol wszystko, wszystkich, sam się tylko nachap. Styliści mi zazdroszczą stylu, gangsterzy mówią weź wycinu. Mama mówiła, że cię to nie bajka, synu. Family Guy, Rick Morty czy Jezus Chrystus. Jestem super postacią jak z komiksu, pieprzonym lirycznym barbarzyńcą. Chico urwał się z Matrixu. Wszystko co mówię wsadź se w cudzysłów. Nie rucham kurew z moją dziewczyną, ani nie cipałem z Acid Drinkers. Za to pozdrawiam szczecińską policję. Zaznacz prawdziwe, skreśl fałszywe. Kiedy chwytam za mikrofon, to nie po to, żeby sobą być. Bo jak chwytam za mikrofon, by mówili mi permis. Jadę po nich tu jak czołg, czołg, czołg. Miele ich uczucia w prog, prog, prog. Pizda strzela mi tu fok, fok, fok. Frajer mówi stop. Dobra, stop. Zaliczyłem taki start, że mogłem wyjść już na wejściu. Wtedy nie było szans, teraz patrz, szachmat. No i pyk, każdy track to jest hit. Nie dla mas, ale tych, którzy czują, że ten rap to nie fake news. Weź to stestuj, jak chcesz to skontestuj. Argumentów mordo, ja mam worek w ręku, więc nie muszę brać jeńców, bo zrobię ich na miejscu. Wystarczy kilka werców, morderców. Yo. Ej, mam straszny pocięty worek plus rozpięty rozporek. O kurwa mać, to jest chore. Także o jak kurwa mać pierdolę. Wywlekam na ten bit moją duszę. Dlaczego? Bo chcę, nie dlatego, że muszę. Ej, jedziesz teraz kurwa z Winicjuszem. Zapierdalam z tą BMW-sze. Jestem Polakiem, więc potrafię, a Polak potrafi. O, nawet kutasem obierać ziemniaki. Jak zrobić kiełbasę i głosować na PiS? Za trochę kaski w służbie prokreacji. Każdy tu wygrał casting na posiadanie racji. A co drugi to Kowalski, ale preferuje plastik. Więc idealnie, bo co druga to Barbie. Żyje w stylu Versace. Plus kolejnych wakacji, aspiracji nie ma żadnych. Jo. Co, fajne bity mamy? Dobre, kurwa, jazzowo. Ja bardziej funkowo na to mówię. No tak, trochę funku. No, a teraz dobra. Jeszcze na przykład to jest ten zajebisty, kurwa, bit, który się jaram, to będziemy mieli na płycie Forever Young, skurwysyny. Nadchodzi materiał. To tam. A, próbuję znać. Bo to jest przeróbka mojego... O, to, nie wiem, czy znasz. Mike, check! Mogę mieć beat pod każdy luz. Zjebałem. Jeszcze raz. Mike, check! Mogę mieć luz pod każdy gruz. Kurwa! Dobra, jebać to. Chciałem się pochwalić. Ale... Pomyśl jeszcze raz, bo mi tu siadło coś. Ale tam jest przerwa najpierw. Także musisz wyczuć tą przerwę, bo tam będzie ten. Choć chuj ze mnie nie biznesmen, to czuję się jak Gessler. Bo wymyśliłem se, że stworzę takie miejsce, gdzie każdemu się odechce. Gdzie każdemu się odechce jarać rapę. Dobra, skurwysyny, to jest teraz Sebastian Fabiański, kurwa, polski aktor, który grał w całej masie filmów, a postanowił za kurwa napawać, ponieważ kurwa ma swój pięknie ten wor. Skurwysynu, plan! Serdecznie w Hard Rap Cafe, tutaj raczej marne szanse na herbatkę, ale patrzę prosto w japę jako starter, każdy nowy pacjent wyłapuje za frajer. O, marne szanse, kurwa. O, tak, tak. Kultury jak na lekarstwo, tutaj dostaniesz za barem. Barman trzyma ją pod ladą, jak nie dla psa kiełbasę. Ej, nie sięgaj po smartfon, każdy tu traci zasięg. A tych, co spierdalają z twarzą, podskrolować po ekranie. Wypraszam mnie elegancko, czyli po prostu brutalnie. Nie jestem zły, jestem akwizytorem złości. Gdy wciskasz kit, tylko po to, by zarobić kwit. Jebać drill, chociaż miękko mi się w dłoni tli. Żądek mi, bo otworzyć ich zamknięte łby. Dziś to ta noc. Działa? To dziś ta noc. Dobra, proszę państwa, dobry, było dobry. Rapowanie, jak coś, to bity, kurna, wciągajcie od DJ-a. A masz DJ-a jakiś taki Pita. Bardziej, kurwa, ala komercyjny, tym ci nawinął taki śmieszny no tekst. Czekaj, patrz. Taki, no wiesz, taki, słuchaj, rzekomo, że niby do tańca. O, to ci coś puszcza, ale to nie jest proste. To jest ten, co ci puszczałem, on jest cały czysty beat. To... Czekaj, co to jest? No co to było? A, to było. Tak.
to jest... No, na przykład to. Yo. Wstałem z rana, przesłuchałem swoją nową płytę. I znowu nie mam traka, który byłby hitem. Takiego do potukania, żeby cieszył michę. Czego będą grali w radiach albo gdzieś indziej. Oby na tych samych falach i w tym samym rytmie. Czyli w rytmie bzykania o świcie na wydmie. Patrząc bez mrugania w jej oczy niewinne. Jak kiedyś twój brat na Angelinę. Te liniki to banał, ale pieprzyć to. Dziś zagram Briana z Backstreet Boys. Jeszcze wjechała faza, by mieć TikTok. Wtedy... Jeszcze wjechała faza, by mieć TikTok. Jak cała ta branża chce Big Sauce. Takie tam, wiesz. Bity, kurwa, kupujemy u DJ-a Pita. Studio małpa 100%.com, skurwysyny. Dobrze, fajne, kurwa. Zajebiście, żeśmy sobie potem... Tak, właśnie, ja teraz będę uczył freestyle'owania. Muszę sobie przypominać teksty. Ja właśnie z freestyle'owaniem mam, kurwa, problem, stary. Wiesz, słuchaj, trzeba je po prostu ćwiczyć i to wszystko. Tak, ja nie mam, jakby, nie mam tego wyćwiczonego oczywiście, ale też mam coś takiego, że... sam w życiu ludzie często tam pierdolą jakieś głupoty, rozumiesz, że ja robię nie robię dlatego bo mam problem ze słownictwem, mam natomiast cześć, mama odzwonię do ciebie, dobra, bo nie mogę gadać, dobra, pa. Ja właśnie robię dokładnie z tego tytułu. Z jakiego? No z tego tytułu, że mam problemy ze słownictwem. Zapominam czasami słów, a dlatego, że jarałem dosyć dużo. No tak. I od tego dużo rzeczy zapominałem. Teraz nie jaram i wraca mi to, dzięki Bogu. Szare komórki się regenerują i poprawia się to cholernie, ale dużo takiego mam z powodu tego, że zapominam czasami, co chcę powiedzieć. Pomijając to, że oczywiście to jest też pewna rzecz do wytrenowania, że jak robisz tą przerwę, żeby nie robić tego tak. Ale prawie wszyscy to robią, nawet zawodowi dziennikarze, ja ich słuchałem dokładnie, robią wtedy krótkie niedługie, tak. Ale robią krótkie ale robią. Wiesz, no bo to jest, kurczę, jednak jakby nie patrzeć, naturalne, no, w sensie człowiek jak zawiesza głos, tak, nawet w aktorstwie, tak, w sensie jak robisz, nie, mówisz coś i mówisz coś znowu, no to jest taki, wiesz, naturalny odruch tak naprawdę, który zdradza jakiś proces myślowy. Tak. I w momencie, kiedy ja na przykład mam tak, że kiedy mówię to prawdopodobnie dlatego, tak sobie to przynajmniej wymyśliłem, a raczej nie wymyśliłem, tylko zaobserwowałem, że bardzo dobrze chcę sformułować myśl na tyle, żeby nie spłycić komunikatu, ale też go nie przekoloryzować, żeby to nie było takiego, wiesz, takiego klasycznego po prostu złotego bełkotu, tak? Czyli jakby z dużo słów i tak dalej, które tak naprawdę nie konstruują tego, co chcesz powiedzieć. I ja mam często tak, że dlaczego mam z freestylem, jakby nie lubię tego robić, nie? To, że nie umiem czy coś, nie lubię. Bo mam takie poczucie, że w momencie, kiedy ja siedzę nad tekstem i piszę ten tekst, to jest esencjonalna, wyciśnięta, jak rozumiesz, ręcznik, forma, która zawiera wszystko to, co powinna zawierać i żadnego innego zbędnego słowa. Ja na przykład nie lubię bardzo w rapie używać tak zwanych słów protez. To jest na przykład no i, ten, tamta. To są, wiesz, jakby, żeby wypełnić ilość sylab... Ale czasami trzeba używać właśnie. Czasami, ale wiesz, ale niektórzy to robią no i, bo sobie zapełniają ten, wiesz, żeby uzyskać cały czas... No tak, ale bo to różni rap od wiersza, że jednak ma to siedzieć w bicie. Ja uważam, że czasami takie zabiegi są bardzo okej. Na przykład ja bardzo lubię rap VNM-a i on często wrzucał jakieś małe to, albo coś takiego między te, żeby dobrze flow zapiedzał. Możesz przerwę zrobić, nie ma żadnego problemu. Ale on miał na przykład bardzo zbite flow. Gadałem z panem VNM na ten temat. Mhm. I on na przykład często używa tu. O, tak, dokładnie. Tu, nie? Tu, masz rację. Ja o tym gadałem z nim, bo ja też miałem taki tekst, gdzie miałem, jaki tu trzeba mieć skill dziś, żeby być kimś, skoro kimś dziś może być byle nikt. Nie ma, jaki tu trzeba, właśnie tu jest tu, jaki tu. No. Bez tego, jaki trzeba mieć skill dziś,
tak. Żeby być kimś, skoro to kimś dziś pasuje. Może być nikt. Jaki to trzeba mieć skill dziś, żeby być kimś, skoro kimś dziś może być byle nikt, byle jak, byle z czym, byle na szczyt w mig, wiesz. I lecisz po prostu i to jest wtedy taki karabin, nie? I tak. To, i bo wtedy to tu jest, to, jest tym wybuchowym tu, tak jak tak. Rozumiesz? Tak. I to wtedy daje ci ten hi-hat. Tak, i tak się... No tak, tak się pisze w ogóle double time'y i mój ziomek Mops, który jest mistrzem w double time'ach, właśnie też mi... Zresztą też miał mi się dograć do płyty w ogóle. No, no... Ale nie wiem, czy tego nie zrobi finalnie. Nie, no to kurde dzwoni i ten... Nie, no ja... My byliśmy ze dwa numery już, w sensie na jeden byliśmy już dogadani, żeby robić, potem on coś tam się mu wysrało z biznesem, więc miał jakieś zawirowania. On miał się dograć do kawałka, w którym jest, który ja mam z Rahimem. Aha. No w każdym bądź razie... Nie, przepraszam, z Abradabem i z Lukiem. Mam taki numer i on miał jeszcze się dograć. No w każdym bądź razie właśnie on ma to dobrze rozkminione i tam jest dużo tych takich po tyłu, takie mocne Boże, litery, jak to się mówi, takie p. No to są zgłoski wybuchowe. O, zgłoski wybuchowe i po nich sylaby, no nie? Tak. No i to właśnie robi dobre double time. A takich słów jest dużo więcej w języku angielskim, więc jeszcze łatwiej jest te double time w tym języku robić. Natomiast okazuje się, że da się to robić w prawie chyba każdym języku, przynajmniej na pewno w polskim da się to robić wykurwiaście. Da się, tylko myślało, że nie. Mamy trudność polegającą na szy, ci. No tak, ci. Ale wtedy nie musisz koniecznie wrzucać tych słów, no nie? No tak, ale czasami wiesz, jakby żeby, no jednak sens musisz mieć, tak? No, w sensie, słuchaj, no to jest ta cała trudność i żonglerka. No właśnie. I dlatego właśnie nie lubię freestylu. Nie lubię freestylu, bo we freestylu ja nie mogę sobie tego wszystkiego, wiesz, jakby właśnie zaprojektować, tak? W sensie, że ja wtedy mam przed sobą jakiś jakiś materiał, tak? W sensie jest jakiś beat i ja dokładając do tego, to jest tak jak Logic mówił w tym dokumencie na Netflixie, że on traktuje swój wokal jako kolejne instrumentarium, ale też w kontekście rytmiki. I To jest bardzo stare powiedzenie w rapie. Wokal jest ostatnim instrumentem. No właśnie. I dla mnie jakby rap jest głównie oparty na bębnach, nie? No, tak. To jakby bez bębnu nie ma rapu. Nie. No. Znaczy może go nie być, ale i tak ty słyszysz, że no, on jest, żeby... A twoje usta to jest kolejna perka. Tak. No zgadzam. To są albo hi-hety, albo jakieś stopy, tak, albo werble i tak dalej, tak? No. Więc to jest cały czas jakby wokół tych właśnie tego łupania, nie? I to jest, ja to kocham, nie? W rapie sam oczywiście nie chcę też... bo ja i tak się łapię na tym, że w moim rapie jest bardzo dużo słów, w sensie bardzo dużo treści takiej, wiesz, jakby i nie umiem, szczerze mówiąc, rapować tak, wiesz, że kładę pół linijki, przerwa 5 sekund, rozumiesz, kolejne pół linijki. Słuchaj, jakby, to też potrafi być super, no oczywiście, nie? Tylko że ja tego nie umiem robić, rozumiesz, jakby mnie od razu, jak słyszę beat, to mnie od razu ciągnie, wiesz, jakby w dosyć linearną nawikę, która ma swój określony, swoją określoną formę i to nie jest takie tam bla, 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 bla. Ale ta przerwa też potrafi być wypełnieniem rytmu na swój sposób. Tak, no właśnie, tylko ja tego nie umiem robić. Rick Ross właściwie chyba był jednym z pierwszych, który coś takiego wprowadził tak na dobre. Tam pewnie ktoś by znalazł, że inni też to robili, ale on naprawdę spopularyzował ten styl, gdzie ta przerwa bardzo mocno buja. Wybrzmiewała i ona buja poprzez tak. Także... Tylko, że trzeba umieć, gdzie te słowa kłaść. Ja tego po prostu chyba nie wiem, albo nie zbadałem, jakoś nie szczególnie się w to wgryzłem, żeby tak ten beat, tylko że tak naprawdę to też potrzeba do tego określonego bitu, tak? No bo do takiego klasycznego boom-bapa... No wszystkiego można zrobić, wszystko. Oczywiście, że tak, można, tak, nikt ci nie zabroni. Natomiast czy to zadziała tak samo, jak zrobisz do tego beat na przykład bardziej trapowy, który ma gdzieś tam inną, trochę inną rytmikę i trochę inne założenia, no to wiesz, to wtedy jak położysz tą zwrotkę, zrobisz na przykład pa-ba-bam, 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 nie? No tak. No to wtedy wiadomo, że właśnie ten beat załatwia ci wtedy, a kiedy tam jest...
no to wiesz, to ciężko to wtedy... Wiesz, mistrzem na przykład takiego czegoś jest Giggs, taki raper angielski, nie wiem, czy go czaisz. Tak. I on ma... jego flow idzie tak, że jest raz, dwa, trzy, cztery, cisza i pum. No. Pum, pum, pum. Punch, okej. Okay. Mm. Pum, pum, pum. Cheese, cheese! Okej. Okay. Tu, tu, tum, tum. No właśnie. U, u. Tum, tum, tum. I on nawet nie wchodzi na jeden nigdy, albo rzadko kiedy, jest uderzenie i leci ten, on dopiero wchodzi gdzieś tam w którymś momencie, już teraz nie będę mówił, czy na drugi werbel, czy na który tam motyw. I właśnie tak idzie i są te przerwy, są do te jego adliby, chyba się na to mówi, ja tak, mówiłem tak, na to markery zazwyczaj. Ja bardzo lubię jego flow, moim zdaniem ono buja maksymalnie. A słyszałeś nową płytę Cypress Hill? Nie, muszę posłuchać, słyszałem, że jest bardzo fajna. No taka bardzo, wiesz, jakby korzenna. Tak? Tak? No co, a i cały czas wszystkie piosenki są o jaraniu? Wiesz co, nie do końca. Nie. Tam... Kurwa, ten Birin ma zdrowie, taki jarać i jarać, kurwa, w nieskończoność. Jest wielu takich, którzy mają to zdrowie, a jakoś funkcjonują. No, Ostry pewnie nadal by to robił, gdyby nie to, że miał problemy poważne ze zdrowiem, mało się nie przekręcił. No, ale Snoop na przykład, kurna... Snoop Dogg. No, cały czas ten. O, fajnie jego głos naśladuje. No ja miałem nawet taki pomysł, oczywiście, tylko że kurwa, wszyscy by znowu zaczęli się pruć. Tak się kurwa przejmuje, że się będą pruć, znaczy, czy nie? Znaczy nie, no bo wiesz, no chciałem sobie zrobić... wiedziałem o tym, że dobrze umiem parodiować, naśladować, można powiedzieć nawet, głos Snoopa. No. I zrobić po prostu sobie... Sebastian Fabiański, czy Fabiański featuring Snoop Dogg, nie? No ale... I po prostu zrobić sobie, jakby zagrać no Snoopa. Od razu! A przecież Eminem miał, oh no, Big Slim Dog. Aha, i on miał jak na pierwszej piosence ze Snoopem, ja pierwszy raz, ja nie umiem tak głosu ten, ale w te flow było takie właśnie i on na tej, piosence właśnie miał zwrotkę totalnie jechaną jak Snoop. I to było na chyba drugiej płycie Marshall Mathers i ja to pamiętam nie... jak ja to najpierw słuchałem i ja myślałem, że to jest kolejna zwrotka Snoopa. A potem mówię, kurwa, nie, przecież to Eminem, Big Slim Dog, no, kurwa, no nie? I to było zajebiste, kurwa. Oh, tak, no właśnie Big tylko... Big Slim Dog. Jakby też, wiesz, jakby też potrafiłbym z racji tych jakby moich tych aktorskich różnych podbojów zmieniać głos i jakby naśladować też innych polskich raperów. I miałem taki pomysł po prostu, żeby sobie zrobić, wiesz, taki po prostu track ze wszystkimi, nie? All stars. No wyjebane. Właśnie, kurwa, robić to. A co to, kurwa, ma idzie? Co, że się obrażą, kurwa? Nie, wiesz co, ja mam takie poczucie, że jakby, kurde, mało który raper ma na tyle dystansu do siebie. Wiesz, ja na przykład miałem zrobić taki też kawałek, wiesz, jakby, który się nazywa Żartowałem. Gdzie najpierw kładę jakiś obrzydliwy punch na kogoś, a potem mówię, żartowałem, wiesz. I za miałem dokładnie taki sam żartowałem, pomysł. Żartowałem. Miałem prawie i idealny pomysł. Ja się kurwa wycofuję od razu z tego, mówię, ja pierdolę, znowu będą się, wiesz, znowu będą się rzucać w ogóle ci ludzie i tak dalej, tak? Ja znowu będę miał później jakiś, kurwa, coś tam. Więc, wiesz, coś takiego, że ale wiesz co, nie będę się, kurwa, w ogóle nie będę się jakby narzucał z takimi rzeczami, tak? Nie będę jakby to totalnie się bawił tak, jakbym chciał się zabawić. Przecież ten mój performance cały z tym Quebo i tak dalej, że ja go tam sparodiowałem w tym Hyde Parku i tak dalej. Przecież to miało być żenujące, wiesz co chodzi? To miało być cringe'owe. Ja myślałem, że to w ogóle zupełnie inaczej, wiesz, ja byłem z innego w ogóle świata. Ja byłem ze świata aktorskiego, gdzie ten performance zupełnie inaczej się traktuje. Że ludzie wchodzą w taką konwencję. Tutaj się okazuje, stary, że środowisko rapowe jest zdecydowanie bardziej w ogóle narcystyczne niż aktorskie, co jest zaskakujące dla mnie totalnie. Nie, to jest bardzo środowisko, znaczy nie tylko tak, to no, jest bardzo... I wiesz, i stary, ich tak bardzo ten... łatwo urazić, oni się tak bardzo łatwo płoszą, rozumiesz? Zamiast jakby, wiesz, no nie wiem, wydaje mi się tak jak, zresztą mam kawałek z Bilonem i Fusznikiem na płycie mojej i refren jest, jako idealista jestem skazany na konflikt, jeśli drę ryja, to przeważnie z miłości, a w moich wizjach ludzie patrzą prawdzie w oczy, a ta muzyka jest symbolem wolności. No to wiesz, to jakiej wolności jest symbolem dzisiaj rap? Tak naprawdę dzisiaj rap, stary, jest muzyką zniewolenia, kurwa. Zniewolenia komercją. Tym, że kurwa nie możesz sobie pozwolić na to, z tym nie nagrywaj, bo coś, z tym nie to. Wiesz, jakby cały czas kurwa wszędzie jest ten biznes. I tak naprawdę
wiesz, no teraz i robiąc taki track, tak, w sensie sobie żartując i tak dalej, znowu po prostu bym pewnie spowodował dyskusję, że ja sobie znowu z czegoś jaja robię, że ja znowu, kurwa, szukam zaczepki, rozumiesz? I to mnie zblokowało na tyle, że po prostu już stwierdziłem, dobra, nie będę się bawił tak, jakbym mógł, gdyby nie to całe gówno, które się wylało, wiesz? Bo miałem dużo pomysłów zwariowanych, takich, które, wiesz, jakby właśnie Snoop Dio Tabuji, wiesz, mógłbym sobie spokojnie zrobić, wiesz, jakby w ogóle kawałek z DMX-em tak samo, wiesz, jakby... No to ja wiem. No to... Jest gościu, który to już bardzo dawno taki był. Tak, radio amerykańskie. DMX, Snoop i jeszcze, kurwa, ze dwóch, trzech raperów tam było, czy nie? Nie wiem, czy nie Biggie też? Możliwe, fajne to ale było pamiętam, bardzo. Ale pamiętam to tak. Natomiast, ale wiesz co, ja ci powiem tak, są pewne jednak małe niuanse, bo jest tak, na przykład zrobić diss na wszystkich, to jak tutaj mówiłem, miałem podobny pomysł kiedyś, to ja miałem... Zajebisty diss na wszystkich. Ja miałem podobny pomysł na takiej zasadzie, że chciałem powiedzieć to, co bym chciał powiedzieć do różnych raperów, a potem w refrenie powiedzieć takie coś, że ale kim ja właściwie jestem? To wam się udało, to jest chyba tylko player hater we mnie, który kurwa to mówi. I moim tym powodem, dla którego pewnie chyba tego nie zrobię, jest wiele różnych powodów, na przykład jeden taki, że część tych ludzi znam i co im będę mówił, coś nieprzyjemnego, no to czy mi się ich rap podoba, czy nie, to właściwie to nie jest istotna rzecz, ale mógłbym to, niektóre rzeczy mogłyby być do rapu, ale niektóre rzeczy jednak już byłyby personalne. Mhm, no tak. Więc nie wiem, czy potrzebuję tych wycieczek. Nie jestem na tyle głodny i młody, żeby już się z takim czymś chcieć mierzyć. Natomiast jednak to jest część rapu. I jak na przykład 50 Cent zrobił kiedyś piosenkę How to Rap MC, stary. No to nie było odkur, ale... Z karabinami za nim latali. Nie wiem, czy za to latają, ale to nie było tak, że kurwa luzik arbuzik. No więc wiadomo. To on był pieprzonym gangsteraperem, który wziął sobie na bary to, że... On był wrogiem całej branży. Że może, wiesz, ktoś strzelać do niego... I przecież postrzelili go. Przecież... No tak, ale nie za to akurat, za dragi go postrzelili. Wszystko jedno. No, ale chodzi o to, że nie za tą piosenkę, ale a ja oglądałem z nim dokument, że on potwornie był zachwycony, jak odpowiedział mu Jay-Z. I Jay-Z powiedział, I'm about the dollar, what the fuck is 50 Cent? I on mówi, kurwa, to jakby mi prezent zrobił, no nie? Ale to był zamierzony na rzecz, której było coś takiego. Ja nie mam nic i stawiam na tą kartę, albo się uda, albo się wypierdolę, nie? W którymś momencie z swojego życia nie ma sensu, moim zdaniem, robić aż takich rzeczy, tym bardziej, gdy nie stawia się na rap całości. No tak. Eminem stawiał na rap na całość. Nie mam nic, kurwa, jestem jebanym białasem, który kocha czarną kulturę, kurna, jestem biedakiem, wszędzie same problemy, dziecko, kurwa, w drodze, albo jadę, kurwa, po bandzie, albo się rozpierdolę. Trudno. Jak nie, to i tak się rozpierdolę. Jak się nie ma nic do stracenia, to dużo łatwiej jest ryzykować. I ludzie, którzy ryzykują na fula, zazwyczaj nie mają nic do stracenia. Dlatego ryzykują. Nie jak już mają, to zazwyczaj trochę mniej ryzykują. No, takie dostrzegam pewne prawidła czegoś. Natomiast zrobienie piosenki do czego piję, z fitami polskich raperów, gdzie jakoś super ich nie brasz, no myślę, że kurwa, to już nie jest żadna rzecz, żeby się bać, że chłopy będą nasyłać chłopów. No to już, kurwa, nie, no to już nie jest aż takie coś. Wiesz, to, a poza tym też ja też na tym albumie, który nadchodzi, no to tam mam naprawdę, wiesz, jakby no, zajebistych gości, tak? W sensie jakby dograli mi się naprawdę no, dla mnie bardzo istotni gracze, którzy mi też zrobili hip-hop, tak? No dobrze, czyli tak sobie troszeczkę
spełniasz młodzieńcze... Można tak powiedzieć, tak, że to jest absolutnie gdzieś tam spełnienie moich marzeń i się jaram strasznie, że wiesz, jakby jest moja zwrotka, po której następuje zwrotka Rahima. No, jakbym miał lat 16, jak miałem lat 16, 17, 18... No wiadomo, to zacząłbyś się w gacie. No to kurwa, jakby... No niestety, niektóre takie rzeczy, cholera jasna, mnie cieszą. Wiesz, ja jestem dalej super fanem Redmana i miałem, robiliśmy do firmy 100% z nim fotosesję. No, mój idol dzieciństwa i ja robię do mojej firmy odzieżowej z nim fotosesję. I wiesz, co mnie najbardziej uderzyło w tym wszystkim? Że nie sprawiło mi to takiej radości, jak powinno. I jak po tym wszystkim i miałem takie przemyślenie, ja pierdolę, ja powinienem się rzucić jak pies na jego nogę i zacząć ją kutać, ja powinienem się wygłupić, coś powiedzieć beznadziejnego, coś być nadwrażliwy, on powinien mnie znielubić po tym, żeby tego, tak to powinno wyglądać. A ja wziąłem, zrobiłem fotosesję, przybiłem mu piątkę, zapytałem się jakiś jego numer, odwiozłem do hotelu i pojechałem do domu. Kurwa mać. Co to ma być? I mówię, stary jesteś winny, a to już było jeszcze kupę czasu temu, kurwa. Nie wiem, może za dużo jointów wtedy jarałem, teraz mam nadzieję, że może bym wyzwolił coś w sobie większy entuzjazm. Wiesz, ale byłem w tym wkurwiony, że się tak nie zachowałem. A myślę, że to też jest tak, że wiesz, w momencie, kiedy sobie wyobrażasz, że będziesz miał dom z basenem i myślisz sobie, ja pierdolę, będę miał dom z basenem i w ogóle tam będę pływał i tak dalej, to jak już go masz, i on jest, to przestaje w ogóle być takie, jakie wydawało ci się, że będzie. I to nie jest... zawsze, nie zawsze. Znaczy, ja przeważnie tak miałem, no w sensie wiesz. A ja nie zawsze. Ja, słuchaj, mam dom ze studiem. I wiesz co? Korzystam ze studia. Jestem zachwycony z tego. Ale ja też, tylko że. Uwielbiam to. Tylko że na przykład wiesz, studio, a basen, wiesz, studio to możesz mieć do pracy, tak? Ja mam do zabawy studio, jak basen. Ale jest to jakiś tam część twojej pracy, tak? Trochę, no teraz mniej powiedzmy, ale... No ale powstawało kiedyś, z taką myślą. Wiesz co, już ono powstało... Kurde, muszę ją sobie przypomnieć, bo... Tak, masz rację, jeszcze wtedy powstawało z taką No właśnie, myślą, no? I wiesz, ja też mam w domu, tak, w sensie taki pokój studyjny, wyciszony, jakby akustycznie zaadoptowany, gdzie jest też duży telewizor, dobry system grający i można tam obejrzeć telewizję, w sensie film zajebiście, tak, ciemno, wygłuszone i tak dalej pomieszczenie, więc to jest w ogóle zajebiste miejsce, ja tam w ogóle wielokrotnie śpię. Na podłodze, bo jak, nie wiem, tam się czuję naprawdę jak u siebie. I ten mic stoi, rozumiesz, w każdej chwili czy coś mogę sobie nagrać, jak coś mi się, nie wiem, przesłuchuje, wiesz, patrzę, o tutaj, nie, dobra, to jeszcze raz. I to jest zajebiste, tak, ale jak sobie wyobrażam, miałem dom z basenem, tak, mieszkałem w domu z basenem, moi rodzice wybudowali dom z basenem, kurwa, byłem tam ze 3 razy, człowieku. Sauna, nigdy w życiu nikt nie skorzystał z sauny. No, ja czaję, że są takie rzeczy, które ma się w dupie. Ale też myśląc do tego, wracając do tego Redmana, to jest chyba tak, że kiedy już dochodzisz do tego momentu, to zawsze po prostu są aktualnie inne rzeczy, które wydaje ci się, żeby sprawiły ci właśnie jeszcze większą radość. Że, Redman, okej, ale gdybym teraz, na dzień dzisiejszy z tymi, bo to było twoje dziecięce marzenie, tak? Nie, właśnie nie było poza tym. Ten, jesteś idolem. To jest, słuchaj, to idolem, no dzisiaj to już, dzisiaj jestem fanem czyjejś pracy, a nie fanem ludzi, niestety. Znaczy nie niestety, właśnie stety, dlatego że wiem, że ludzie potrafią być rozczarowujący, a to co zrobili, to zrobili i wiesz, a jeżeli coś na przykład zahacza o genialność, to już w ogóle pozostaje sztuką samą w sobie, tak? No na przykład Michael Jackson, no niestety popsuł nam wizję samego siebie, bądź inni ludzie, ale zakładam, że jednak pewne przypuszczenia na temat jego osoby są wysoce prawdopodobne. Chodzi o pedofilię. Tak. No ale kurwa, oddzielamy jego dzieło, tak? On zrobił tak kurwa uniwersalny pop, że chuj,
kurna, koniec, kropka, lecą jego kawałki dalej. Gdyby ten pop był średni, to wszyscy by to spalili w pizdu, ale to było, kurwa, top topów. Wiesz, pamiętaj, że duzi ludzie, wielcy ludzie, którzy robią wielkie rzeczy, a Michael Jackson do nich należał, jak popełniają błędy, to one są tak samo wielkie. No, bywa i tak, no nie? Natomiast przeważnie tak jest, no wiesz, mały błąd dla kogoś, kto popełniłby go, nie mając tej skali rozpoznawalności i tak dalej, i tej skali też swojego działania, nie byłby, nie miałby tak, aż takich konsekwencji. Spójrzmy na przykład na całą akcję Me Too, spójrzmy na Harvey Weinstein, Kevin Spacey i tak dalej, i tak dalej. A to przecież zupełnie oni, inne rzeczy. No ale jakby nie patrzeć, wiesz, no, czy pedofilia, czy... Nie, no Kevin Spacey, a co Kevin Spacey zrobił? Kurwa, za dupę 30 lat temu jakiegoś typa złapał, no kurwa no, mać. No podobno trochę więcej, okay. Ale nieważne, chuj, nieważne, co no. Zrobił, nie zrobił. To nawet jest nieistotne, bo istotny jest sam mechanizm, nie? Że w momencie, kiedy idzie w świat, że ten Kevin Spacey, to ja miałem taki kasus z taką laską, która mi wbijała szpilę na Instagramie po prostu co chwila i pewnego dnia jej odpisałem. Trafiła na jakiś gorszy moment, no. Rozumiesz? I jej odpisałem, ona coś tam mi napisała, tam był, tam chłopaki z W ogóle Poland wręczali, rozumiesz, jakieś nagrody za dramę Queen Roku, ja zająłem trzecie miejsce. Uh-huh. I ona oznaczyła to i tak dalej i ja wrzuciłem to do siebie i napisałem, kurwa, szkoda, bo myślałem, że wygram. Uh-huh. I ona mi napisała w wiadomości prywatnej, życzę ci, żeby w 2021 przypadła ci ta nagroda, nie? Aha. Czyli ewidentnie, no po prostu chciała mi, wiesz, jakby, no życzę ci, żebyś się zbłaźnił jeszcze bardziej w jej nomenklaturze, okay. Niż się zbłaźniłeś teraz. No. No więc ja jej napisałem, a ja tobie, że wszedłem na jej profil, zobaczyłem, że taka delikatnie podlana dziewczynka, która ma miniówkę i tak dalej i pewnie lubi eksponować swoje ciało. Ja napisałem, a ja ci życzę bardzo dobrego trenera personalnego w 2021. Ojejku, i ona co, to miał być kurwa skandal? No stary, no przecież jakby wiesz, jakby to była afera, feministki, aktywistki się na mnie rzuciły, że to body shaming i tak dalej, stary, no wiesz. Żyjemy w takim świecie, kurwa. Żyjemy w takim świecie. Nie, no ty jesteś po prostu odpowiednio znany, gdzie jest ten świat. No i dlatego o tym mówię. Skala reakcji jest, kurwa, nieadekwatna, tak? W momencie, kiedy byłbym nikim, tak zwanym nikim, i odpisał tej lasce, to bym pewnie napisała, ty chuju głupi, tak, goń się. Aha. Nie? Ale w momencie, kiedy ja jestem tym, no tak, no, to wtedy, wiesz, tak. To wtedy reakcje są no niewspółmierne do czynu, tak? Nie. To jest tak samo, no tak, tak samo jak z moim konfliktem Quavo, to jest dokładnie to samo. Powiedziałem w radio coś na temat jego dwóch kawałków, że jeden mi się nie podoba i uważam, że jest chujowy, a drugi jest fajny. I dostałem za to taki wpierdol, że masakra, rozumiesz? Bo ten Fabijański powiedział o tym tak. Tam, słuchaj, no tak, no. Zabek, wpierdol nie dostałeś, siedzisz tu cały zdrowy, kurwa, słuchaj, ale wszystko, stary, kurwa, jest ale dobrze. Wiesz, oczywiście, że jest dobrze, natomiast jakby nie patrzeć, skala, mówię cały czas o skali, nie? Bo ja cały czas do tego Michaela Jacksona piję. No tak, tego, że no Michael Jackson, no wiadomo, kurwa, ruchał dzieci, no. No, no tak dobra, wiadomo, mówią, no. No ja nie ruchałem dzieci. No właśnie, no to jest dużo grubsza rzecz. Natomiast gwarantuję ci, że skala jego, to jest oczywiste, tak? Że w momencie, kiedy nie byłby Michaelem Jacksonem i ruchałby dzieci, no to miałby a inne właśnie, konsekwencje. I właśnie nie. I właśnie I pewnie, tu... pewnie by siedział w pierdlu, a tak nie siedział, bo był Michaelem tak. Jacksonem. No więc właśnie może akurat tu przy tej skali to trochę inaczej zadziała. Ale odrzucenie społeczne jest dużo bardziej w tym momencie, tak, i w tym kontekście jest dużo bardziej bolesne niż, kurwa, siedzenie w więzieniu, tak? Wiesz co, bo no to, nie bo, wiem, bo niestety, jeżeli idzie w świat, nie że ruchałeś dzieci... za pedofilię siedzieć, kurwa. No, wiadomo, że za pedofilię siedzieć, no to prawdopodobnie byś skończył no marnie. No. Natomiast jakby nie patrzeć, świat, jak idzie w świat info, że jesteś pedofilem, to w twojej głowie dzieje się piekło. Bo masz świadomość, że cię zdemaskowali i wszyscy, kurwa, jak jeden, każdy wie, że ruchałeś dzieci. I wszyscy będą cię wytykać palcami. Uwierz mi, stary, to jest gorsze niż więzienie, bo więzienie odklepujesz, swoje siedzisz, żałujesz za grzechy bądź nie i wychodzisz. A z tego
odrzucenia społecznego na tak szeroką skalę nie jesteś w stanie uciec. To się będzie za tą kurwa ciągnęło do twojej śmierci. No akurat jemu się szybko umarło, więc się... A wiadomo, a może się nie umarło. Myślisz? A ja na jego miejscu starym se zrobił operację twarzy, kurwa, i spierdalał? Spierdalał i se żył, kurwa, rozumiesz, na jakiejś Jamajce i nikt by nie wie, że nie wiedział, że jestem Michaelem Jacksonem. No wyobraź sobie, że jesteś dobra, na jego okay, miejscu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Nie skorzystałbyś z takiej technologii, kurwa? Przy tym jest sens. No słuchaj, daleko się zagalopowaliśmy, a no. Mi chodziło tylko o tą jedną o myśl, nie, o tą jedną myśl, że czasami dzieło może być ponad człowiekiem, że będąc starszą osobą jestem fanem dzieł, a nie ludzi, bo ludzi nie znam, a dzieła znam. Więc no tak, tak. Fanem to jestem mojej babci, bo ją znam, albo mojej mamy. Natomiast mogę być muzyki Redmana fanem, a jego tam spotkałem raz, to nie powiem, że znam chłopa, no ten. Chociaż był, muszę ci powiedzieć, nie jeden by mówił, był jak Redman. Był jak Redman w kawałkach. Okay. Był jak pies, człowieku, dzwonił do jakiejś dziewczyny, coś tam, kurna, krzyczał. Był jak Redman. Okay. No grał i... bardzo dobrze siebie. No nie? Czyli możesz powiedzieć, że znasz Redmana. No, poznałem go raz. Dobra, słuchaj, co? Chyba tyle, no, kurde. Pogadaliśmy, moim zdaniem, dużo fajniej niż ostatnio. I fajnie, że sobie porapowaliśmy. Nie wiem, jak tobie się podobało. Nie zajmij się. Ten, ja teraz wprowadzam teraz taki ten motyw. Będę puszczał ten. Jak coś raperzy, muzycy przychodzą, będą musieli śpiewać i rapować. Nie będzie no pierdolenia. Ja też będę ćwiczył, żeby coś tam, kurde, tego... A najbardziej to, najlepiej to bym zrobił, tak bym dla każdego szesnastkę sobie ułożył. A, i ja tak myślałem, tylko Jezu, problem jest z tym... Dużo roboty. Wiem właśnie, kurde, ale to by było fajne. No wiadomo. No. Te wejście miałem fajne, ale trochę je zjebałem. W ogóle zajebiste byłoby to, że ktoś wchodzi, rozumiesz, a ty już z tym bitem, kurwa, ktoś wjeżdża, a ty zamiast cześć walisz do niego szesnachę, kurwa, rozumiesz? Tak. Taki start rozmowy, rozumiesz, tak. Gdzie ludzie oglądają statystycznie, kurwa, no niecały materiał, tak, na YouTubie. Kurde, może ósemkę. 16 to dużo, ale na ósemkę no dałbym stary, radę. Każdemu na wejście ósemkę, kurwa, i moim zdaniem zajebiście. A potem przyjdzie jakiś, nie ma dla mnie ósemki, nie wymyśliłem dla ciebie, pierdol się. I poczułby się urażony. Tak. Raz w życiu powiedziałem, przy kimś zapomniałem powiedzieć specjalnego gościa mamy, a ja po prostu zapomniałem. I potem było, a to specjalnie do niego tego, nie kurwa, nic nie było, zapomniałem, rozumiecie? No. Nie powiedziałem. No bo niestety, tak. Kurwa, właśnie to jest to, stary. Wszędzie ludzie, nie rozumiem tego, kurwa, tacy jesteśmy, wszędzie ludzie szukają, kurwa, spisku. Ale, że coś, a ja to kurwa, rozumiem. Że ktoś ich oszukuje, że prawda jest gdzie indziej, kurwa, że tak naprawdę to pewnie zrobił tak. To i tamto i teraz się tłumaczy tak czy srak. Kurwa mać, ja to rozumiem, tak, intelektualnie to pojmuję, ale sobie myślę, dlaczego w nas jest tyle złej krwi, kurwa, że w każdym szukamy jakiegoś gnoju, że nikt, kurwa, ludzie nie mogą mieć szlachetnych intencji. Rozumiesz? Z bardzo prostej przyczyny. Kurwa, wszyscy muszą mieć intencje złe, każdy musi być, kurwa, właśnie, każdy musi być taki, jakich przedstawia pewien portal plotkarski i, kurwa, ludzie sobie na tym podstawie właśnie mówią, a, bo on jest taki, bo on jest taki, bo on jest taki. W tym lesie wcześniej po prostu cały czas się baliśmy, że wąsarz upierdoli, że ktoś nas zdradzi, że tak dalej i my cały czas walczymy o przetrwanie i to jest jakby wbite w nasz kod, bo walczymy o to, żeby przetrwać, więc dlatego tak, kurwa, niestety jest i rodzi to... Ale jakie to ma... Robi dzień to w świecie, który już nie wymaga tej chujozy, dalej chujowe sytuacje. Bo po prostu ten świat, który sobie stworzyliśmy, pomijając straszne rzeczy, które się teraz na przykład dzieją i tak dalej, ale pomijając te rzeczy, to fajny jest świat. Mamy już fajny. Tam kurwa jest fajna, tam fajna kawka jest, tu jest fajna knajpka, te życie kurwa nawet dla ludzi, wiesz, którzy myślą, że mają do dupy, to wcale nie mają tak do dupy. Król, kurwa, kilkaset lat temu miał gorzej niż oni. Także... Że bo wiesz, jakby rozmawiamy o jakimś takim, o jakimś pierwiastku podejrzliwości. Oczywiście tak, to się i zgadza on dalej z tym, po że zagrożenie, zagrożenie, tak. Nie? Zagrożenie, że coś, ktoś mi, że tak. To, co on ten, to on mi grozi. On mi zagraża jakoś. Tylko, że...
No właśnie, no być nie może potrzebne wiesz, stary, ja, ile razy ja słyszę, wiesz, jakiś temat na swój temat, że jakiś kurwa, że nie wiem, że jestem odklejony, że o kurwa, ale to jest odklejony od rzeczywistości. Ja pierdolę, w momencie, stary, wyobraź sobie, że żyjemy w czasach, gdzie szczerość jest kontrowersją. Jesteś szczery, jesteś kontrowersyjny, kurwa. Zawsze bo nie była. Mówisz tego, co powinieneś. Zawsze była, nie żyjemy w tych czasach. Nasze czasy. Nie, no kiedyś. Nie, zawsze była. Szczerość była zawsze kontrowersją. Stary, ścinano łeb za to, kurwa. No. Oczywiście, że tak. Kurwa, teraz możesz powiedzieć, stary, że mam w dupie religię, nienawidzę. Weź, kurwa, kiedyś byś to powiedział, trafiłbyś, kurwa, na plac, ścieliby ci łeb, a wiśniacy by, kurwa, klaskali. Uważam, że teraz jest dużo lżej niż było kiedyś. Sebastian, słuchaj, życzę ci, żebyś się mniej przejmował tymi rzeczami, ale widzę, że i tak jesteś dużo bardziej wyluzowany, także... Nie, czy wiesz, od tamtego momentu to wiesz, jakby ja też wtedy byłem tego dnia stary, po prostu byłem tak przeciurany, cośmy nagrywali wtedy pierwszą tą rozmowę, że masakra. No, ale to żeby nie było, że to jakaś tam tragedia była wtedy, tylko chodzi o to, że wydaje mi się, że za bardzo jeszcze się przejmujesz, pierdol to wszystko, kurwa, masz fajne życie, z tego co słyszę, nagrywaj sobie tylko, że widzisz, dalej ja skończę, rap i to ja skończę, pierdol. Ja skończę Bukowskim, kurwa, niestety. No. Bardzo często powtarzam ten cytat i będę jego wiersz i to jest coś, co mnie definiuje, kurwa, w 100%. To prawda, ból i cierpienie sprzyja tak zwanej twórczości artystycznej. Gdybym miał wybór, nigdy tego cierpienia i bólu bym se nie wybrał, ale one jakoś same mnie znajdują, a honoraria wciąż pływają. Okej. Okay. Wiesz, co chodzi? That's the shit. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Sebastian specjalny. Fabiański. A to był Wasz prowadzący Winieso.